Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, debilizmy chińskiej grypy osiągają szczyty. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, debilizmy grypy Wuhan. No, ja bym nazywał to chińska grypa, jest Hiszpanka, jest i Chinka, tak? Wuhan nazywają koronawirus 19, no, rok się zgadza, kraj się nie za bardzo zgadza. Ludzie się zatruwają, przypadkowo się zatruwają chlorkiem. Ludzie się zatruwają chlorkiem, bo po prostu kupują te różne produkty, to myją jabłka, mleko, wszystko, co tylko mogą. Jeżeli paczka jakaś przyjdzie z poczty, to biorą chlorkiem, tam psiukają, rozpuszczają to tam jeden do 100, jeden do 10, ile tam im pomyślą czy przeczytają, no ale ludzie przypadkowo jednak się zatruwają. No, centrum, które CDC, czyli to jest całe te centrum chorób, pilnujących chorób, kontrolujących te choroby w Ameryce, no i polecających, co można robić, co trzeba robić, czego nie trzeba robić, no to właśnie teraz raporty są, że było kilkadziesiąt tysięcy, 45 tysięcy przypadków zatrucia się, no nieśmiertelnego, ale 45 tysięcy zatrucia się od tych najróżniejszych środków dezynfekujących. Ludzie biorą, kupują rzeczy, nalewają chlorku mocnego gdzieś tam do zlewu, dolewają wody, dolewają ocu, no później to wszystko paruje, wszystko to oddychają. Ludzie dostają jakiegoś no płuca są zaatakowane i dzwonią. No 50 tysięcy, to 45 tysięcy to jest to, co było zgłoszone oficjalnie, telefonicznie. Także, że można powiedzieć, że jest dwa razy więcej, czy trzy razy więcej przypadków, no bo nie wszyscy dzwonią, tak? Nie wszyscy dzwonią, tam pooddychają trochę, no część. Jest nadzieja, że nikt nie umiera od tego. No ale to jest taki, można powiedzieć, efekt uboczny tego szaleństwa. Całe to szaleństwo zaczęło się z tymi przewidywaniami, które były kompletnie fałszywe. No one jakieś bazowane były na nie wiadomo na czym. Ludzie rzucali jakieś liczby, miliony i tak dalej, i tak dalej. No trudno powiedzieć, jak mogą być miliony, jeżeli ludzie się odseparowali. Nikt w Ameryce, no i w niektórych krajach mówią, kto zaraża. W Ameryce jest problem, że te przepisy zdrowotne, które były wprowadzone tam, o tajemnicy zdrowotnej pacjenta, które były wprowadzone w latach 80., żeby zabezpieczyć homoseksualistów, którzy mieli AIDS i HIV, to teraz to się mści. To się mści, no bo ludzie nawet do niedawna nie podawali, ile ludzi w jakim miasteczku mieszka. Tak samo jakoś debilowato podawali absolutną ilość na miasteczko, no ale nie podawali na ilość, na powiedzmy na 1000. Także niektóre miasteczka mają tam 2 na 1000, niektórzy mają 10 na 1000, niektórzy mają 20 na 1000. No oni wybrali akurat skalę na 100 tysięcy, co jest w ogóle jakaś idiotyczna, no bo to sobie trudno wyobrazić. Najlepszy to byłby na 1000, ale na 1000 to jest za dużo. No ale według mnie to podawanie 2 osoby na 1000, no to bardziej jest realistyczne. Można sobie wyobrazić, że jak się idzie do sklepu i w moim mieście jest 20 osób na 1000, no to co 50 może mieć. No to szansa, że przechodzą co 50. No ale jak jest 2 na 1000, no to szanse, że są dużo mniejsze. To prasa, telewizja, urzędnicy źle tłumaczą. Źle tłumaczą, jakoś w ogóle nie tłumaczą. Ludzie mają obsesję z tymi maseczkami. W Ameryce, jak się czasami chodzę na spacer, no to ludzie praktycznie rzecz biorąc starają się, nawet jak się pójdzie gdzieś do lasu, no to ludzie wskakują, jak się mija kogoś, to prawie, że wskakują do lasu. No i ci, co mają maseczki, no to mają maseczki
A ci, co nie mają, to często zakładają. No ale jeżeli się mija tam 6 metrów, no ja ogólnie rzecz biorąc, no to idę na wolnym powietrzu, wystawiam się do słońca, no i przechodzę 6 stóp, nie mam żadnego kontaktu, nie rozmawiamy, nie plujemy na siebie, nie mówimy. Tak, także, że obsesji nie można mieć. Obsesji nie można mieć, tym bardziej, że trzeba założyć, że jeżeli ktoś miał temperaturę w ostatnim tygodniu, czy 2 tygodnie wcześniej, no to on jest zorientowany, że jest chory. No jak jest odizolowany od 2 czy 3 tygodni, no to na pewno się od nikogo nie zaraził, także na pewno nie ma tej korony, jeżeli jest gdzieś w lesie. Także to jest no debilizm grypy Wuhan. Parę tygodni temu taka afera była, no cyrk był, powiedzmy, te komunistyczne CNN i te wszystkie jedne lewackie telewizje pokazywały jakieś i oskarżały Trumpa, że Trump proponował używanie chininy, czyli ten quinin, to jest to, co w Afryce czy tam w Indiach stosują na malarię. No malaria to jest przenoszona choroba przez komary. Chinina jest tam ekstraktem jakiś z drzewa chininowego. No i to pomaga. No ale to tak samo pomaga na jakieś rzeczy tam bakteryjne w akwariach, że jak jest sprzedają takie różne proszki do tego, że jak się wsypie tam 4 kryształki czy tam łyżeczkę na 200 litrów wody, to te gurami czy inne skalary czy inne złote rybki, po prostu one tam jakoś tam, jak mają jakieś robactwo na sobie, czy bakterie, czy cokolwiek, no to je odkaża. I to jest stosowane dla zwierząt, praktykowane od dawna. No i jakiś fachowiec od rybek, który miał rybki, przyuważył, że tam jest, no bo tam jakaś nazwa chemiczna jest, która on pomylił z tą chininą, no i zrobił sobie koktajl, wypił, no i wykorkował. Żona prawie że wykorkowała. Także to jednak jest idiotyzm. No to dużo jest idiotów, którzy są, no społeczeństwo wykańcza się nie od chińskiej grypy, tylko od wszystkich innych rzeczy. 22 miliony ludzi nie pracuje. No 22 miliony nie pracuje, no to są, ile to ludzi tam szarpnie się na życie, ile ludzi tam znerwowo po prostu umrze i tak dalej. Także to wszystko jest po prostu nieprawdopodobne, jak to efekty uboczne, które no, każdy normalny powinien przewidzieć, urzędnicy, politycy nie przewidzieli, no ci, co nawet te modele robili. Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że 2 czy 3% przetestowanych ludzi ma te antyciała, no a później zaczęli mówić, że 2 czy 3% populacji na świecie, no czyli jak jest 6 miliardów, no to by wyglądało tylko, że to jest 60 milionów ludzi ma te antyciała. Dużo krajów myślało, że będzie wydawało jakieś najróżniejszego rodzaju paszporty, że jak już ktoś był chory, no to może iść wrócić do pracy. No ale z drugiej strony, jak tak się zastanowić, jeżeli trąbią na lewo i prawo, że dużo ludzi nie zauważa nawet, że była chora, no to jeżeli ludzie nie zauważają, że byli chorzy, no to znaczy, że 80-90%, no to przychodzi to dosyć łatwo i bez żadnych nawet widocznych zmian, powiedzmy 10% jest zarażona, no i jeden tam na 100 czy tam nawet na 50 ma większe komplikacje, no a jeden na powiedzmy ileś osób ma skutki śmiertelne, no ale to tam takie statystyki 1 na 10 tysięcy czy 1 na 100 tysięcy, to jest w wielu przypadkach, jak się przeczyta jakieś tam lekarstwo, nawet jak się idzie na operację, no to tam się podpisuje, no i oni podają, że szanse jakiegoś niedobrego wyniku, no to są 1 tam na 1000, 1 na 100 tysięcy. I z koronawirusem, jeżeli policzyć wszystkich tych, którzy
powiedzmy, są zdrowi i nie zachorowali oraz ci, którzy zachorowali oraz ci, którzy umarli, no to wygląda na to, że te proporcje skutków śmiertelnych, no to naprawdę są w ramach można powiedzieć grypy. W Ameryce jest 320 tysięcy ludzi. 8% łapie tą grypę co roku. 8%, czyli 30 milionów ludzi, no i jeden na tysiąc umiera, czyli 30 tysięcy umiera. Tak, także to są takie dane statystyczne, jeden na tysiąc. No ale zachorowuje jeden na osiem. Teraz pytanie jest tylko, ile ludzi ma grypę, nie wiedzą to, o tym, że ma grypę. No może, nie ma czegoś takiego. No ten dyrektor generalny Tedros Adhanom Ghebreyesus, no też jeden wielki komunista, głupoty opowiadał, przez Chiny krył i w zasadzie całował ich i w dupę. No bardzo dobrze, że Ameryka zablokowała te pieniądze po tym, co oni zrobili. No jest to makabryczna sytuacja. Te badania wszystkich na ludzi, całego społeczeństwa, czy mają te antyciała, czy nie, no to też są jakieś mrzonki. No bo wszystkich to faktycznie, to dane statystyczne, to nawet jeżeli robią badania na temat popularności jakiegoś prezydenta, no to tam nie robią więcej niż 600-700 osób, no i później z dokładnością jakąś tam 1-2%. I tak samo te szczepienia, no to też są jakieś proporcjonalne i potrzebne czy niepotrzebne. No inna głupota, no to jest Harvard. Harvard to jest uczelnia, jedna z najstarszych uczelni. No ona była założona jako tam w 1600 którymś roku, na początku, kiedy były kolonie angielskie na wschodnim wybrzeżu. No i to w Cambridge w stanie Massachusetts. Jeżeli oglądaliście film Love Story, no to właśnie się dzieje się to na Harvardzie. No i Harvard dostał 9 milionów dolarów w ramach pomocy tej państwowej. No, kongres zdecydował, że 2 tryliony dolarów, dana pomoc całego tego bałaganu, z czego z tych 2 trylionów, no to 14 miliardów jest na pomoc na wyższe uczelnie, żeby dla studentów płacić. Harvard to jest ciekawa sprawa, bo oni mają sami mają 40 miliardów dolarów, są tyle warci, z czego większość tych pieniędzy, no to jest w nieruchomościach. Bo komuniści właśnie w tym mieście tam w latach 40-tych, 50-tych wprowadzili coś takiego jak rent control. No rent control to znaczy, że kontrola czynszu, no bo to nieustannie nadchodzi. Wszyscy komuniści w Ameryce tłumaczą, że trzeba pilnować, ile właściciel mieszkania może żądać za czynsz. No problem jest taki, ideologicznie to się zgadza. No tak, jeżeli masz coś, no to nie możesz wynająć za więcej. Problem jest taki, że jeżeli nie ma tam zysku, no to nikt nowych mieszkań nie buduje, nikt nowych domów nie buduje, no bo tam nie ma zysku. Jeżeli się ograniczy zysk do zera, no to nikt nie będzie budował, żeby tracić. No a jak nikt nie będzie budował, no to wszystkie te stare budynki, bo nie ma nowych, no to jest jeszcze większe zapotrzebowanie, jeszcze mniej brakuje i jeszcze więcej ludzi krzyczy, że nie ma mieszkań. No a ci, co mają te domy, mieszkania i tak dalej, no to nie pilnują ich, bo oni po prostu nie zarabiają, muszą płacić podatki do miasta, muszą malować i tak dalej, i tak dalej. No to jest prosta droga do slumsów. Wszystkie te slumsy, które tam w Ameryce, jeżeli pokazują, no to jest właśnie z tego powodu, że są ograniczenia finansowe. No jeżeli ktoś ma nieruchomość i na niej nie zarabia,
to doprowadza, to państwo doprowadza do slumsów, nie właściciele, no bo właściciele wyciskają tyle, ile mogą wycisnąć, a jeżeli mają ograniczenia, no to nie wycisną. No i Harvard wykupił, można powiedzieć, 30-40% nieruchomości w tym mieście, no bo te właściciele domów sprzedawali, no bo nie robili na tych pieniędzy, a Harvard jako instytucja pożyteczności publicznej, no bo to jest uczelnia, wykupywała za bezcen, no i przemieniała na biura, na bursy i tak dalej, i tak dalej. No i miasto wtedy dostawało też drugi raz w dupę, no bo wtedy jako instytucja pożyteczności publicznej nie płaci podatków, jest zwolniona bardziej niż ten właściciel domu, który wynajmował komuś. No i oni dlatego mają 40 miliardów dolarów. No dostali te 10 milionów, tam dużo ludzi się denerwuje. No 14 miliardów na ten ogólnie krajowo kongres przeznaczył na te uczelnie. No to są spore pieniądze. Tak samo dają najróżniejszego rodzaju pożyczki. No obiecują $1200 dla takiej jednorazowego no pomocy, no tyle tylko, że mówią do 75 tysięcy. No trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś, jedna osoba zarabia 75 tysięcy, no to powiedzmy jest $60 na godzinę. No to 12 tysięcy jest wolna od podatku. No to powiedzmy, jeżeli zarabia, niech zarabia 72 tysiące minus 12, no to jest 60 tysięcy. No to 60 tysięcy tak taki ten płaska, taka normalna, podstawowa jest 10%, no tam później więcej niż 10, ale powiedzmy 10%, no to zapłacił powiedzmy 6 tysięcy, no i teraz 6 tysięcy dostanie 1200 raz, czyli oddadzą mu z tych swoich 6 tysięcy. No ludzie, którzy mniej zarabiają, a płacili podatki, no nawet jeżeli wychodzą na zero, no bo chodzi o to, nie chcą dawać pieniędzy między tym, którzy nie partycypowali wcześniej, no a jest wielki szum tych, którzy po prostu nie płacą podatków i oni mówią, gdzie jest mój hajs, tak? Gdzie jest mój hajs? No to są takie jakieś tam alejki do tego, żeby dostali jakieś zapomogi. W niektórych stanach, no to jest coś takiego normalnie, no we wszystkich stanach jest coś takiego jak ubezpieczenie od bezrobocia, to pracodawcy płacą 2-3%, no ale jak ludzie tam robią jakąś taką wolni strzelcy i tak dalej, no to nie płacą podatków, no to też znaleźli z tych kilkunastu miliardów dolarów właśnie na pensje i na te pieniądze, które ludzie nie zarabiają, no będą dostawali pomimo tego, że nie partycypowali w całym tym systemie. No co to znaczy? No znaczy to, że ci, którzy partycypowali w tym systemie, czym więcej zarabiali, to mniej dostaną, a ci, którzy nie partycypowali, po prostu dostaną tak czy inaczej. Także to jest taka redystrybucja pieniędzy. No, socjaliści to się cieszą, no bo dla nich to jest raj i oni uwielbiają właśnie, żeby państwo zabierało, rozdzielało, przydzielało talony i tak dalej, i tak dalej. Taki czysty socjalizm i teraz to jest tak blisko. No, ludzie uwielbiają dostawać ciągle kiełbasę. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.